zapowiadałam, a nie kłamałam, moim gościem jest pani Jadwiga Kulińska, bardzo mi miło. Z panią Jadwigą będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym, uważam, temacie, mianowicie o karykaturach. Zresztą mam nadzieję, że państwo, czy widzicie tutaj, czy na stole, leży pełno karykatur, portretów też. Pani Jadwigo, jak założyłam panią w kupcu, właściwie pani takie miejsce, stoisko, pomyślałam sobie, ale fajnie. Na pewno panią zaproszę do programu, żeby pani opowiedziała właśnie o portretach i karykaturach. Pani Jadwigo, tak na dzień dobry, czy same karykatury są dzisiaj popularne? Czy ludzie chętnie rysują sobie, zlecają narysowanie karykatury? Chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Nie jest to coś, co budziłoby, co byłoby przedmiotem pożądania. Po prostu. Myślę, że głównie, jeżeli ktoś natknie się na osobę rysującą, wtedy dopiero przygląda się temu, zastanawia się i niejednokrotnie korzysta po prostu z tej możliwości. Czyli to jest rzadki prezent na przykład na nie wiem, na Boże Narodzenie czy na urodziny? Rzadki. Tak? Rzadki. A o czym można mówić na podstawie moich obserwacji kilkuletnich? Nieraz mówię o tym osobom rysowanym, że zatrzymują się u mnie i proszą o narysowanie karykatury czy portretu osoby, które mają jakieś zainteresowania artystyczne albo same po prostu czynnie uczestniczą w tym życiu artystycznym. Może teraz użyję niewłaściwego określenia. Przeciętny zjadacz chleba nie interesuje się tą dziedziną, po prostu. W takim razie, bo karykatura to jest takie oddanie takiej osoby, właściwie można powiedzieć nawet wydarzenie, które cechuje się taką przesadną, nie wiem, czy interpretacją, czy... Tak. No więc tak, właśnie, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. Czy to oznacza, że my nie mamy takiego podejścia, czy mamy właściwie takie podejście, nie wiem, poważne do swojej osoby, nie mamy takiego w sobie, nie wiem, elementu zabawy? Powiedziałabym, że jednak jesteśmy chyba poważni. Poważni. Po prostu poważni. Zabawna sprawa. W tej swojej pracy, jeśli mówimy o karykaturach, bo naturalnie rysuję głównie portrety, zawsze daję możliwość osobie rysowanej wybierania stopnia śmieszności. Czyli są stopnie, tak? Tak. Ja ustaliłam 3 stopnie śmieszności. Czyli karykatura łagodna, tak? Średnio śmieszna, bardzo śmieszna. Bardzo śmieszna, czyli już taka mocno przerysowana, mocno, tak? Przerysowana, mocno przerysowana, gdzie po prostu sobie szaleje. Normalnie szaleje. Czyli albo... Uwypuklam, co no tylko właśnie się da. Dosłownie. Aczkolwiek o jednej ważnej sprawie muszę powiedzieć. Nigdy, ale przenigdy nie podkreślam w rysunku tego, na punkcie czego osoba rysowana mogłaby mieć jakiekolwiek kompleksy. Na szczęście udaje mi się to zauważyć od razu i pomijać, po prostu pomijać. I tu pani poruszyła ciekawą rzecz, mianowicie, czy to nie jest tak, że jeżeli zdajemy sobie sprawę, że nie należymy do ładnych osób, tak, to boimy się, że właśnie zrobiąc sobie karykaturę, właśnie taka osoba jak pani na przykład wypukli to, uwydatni tą cechę, którą chcemy schować? Może nawet nie jest to kwestia urody, natomiast pewnych odstępstw od kanonu urody. W naszym społeczeństwie po prostu osobą ładną jest osoba o regularnych, przyjemnych rysach. Natomiast większość z nas wie doskonale, w którym punkcie te nasze rysy nie są po prostu bardzo regularne, co mamy wydatnego, mniej wydatnego. I bardzo często po prostu osoba
decydująca się na karykaturę, mówi z góry: proszę mi tylko nie podkreślać tego czy owego. No właśnie, i czy to jest zgodne wtedy z taką karykaturą, czy ona, to faktycznie będzie wtedy karykatura, jeżeli pani właśnie nie podkreśli, już ma pani z góry jakby zwróconą uwagę, że proszę mi tego i tego nie podkreślać? Ale co jest najzabawniejsze w tym wszystkim, po prostu te osoby przesadzają, przesadzają w ocenie swojej urody. To, o czym zwykle mówią, że jest właśnie takie kłopotliwe w ich twarzy, na ogół wcale nie jest, wcale nie jest. Ja naturalnie nie podkreślam wtedy tego w ogóle, a za to znajduję inne sympatyczne cechy w danej twarzy i podkreślam właśnie te sympatyczne cechy. Jak długo trwa, przychodzi do pani osoba, siada na krześle i teraz jak długo się pani przypatruje tej osobie? Czy to jest chwila, czy to potrzebuje pani troszeczkę czasu, żeby zacząć rysować, czy od razu pani bierze kartkę, ołówek i rysuje? Bywa z tym bardzo różnie. Są momenty, kiedy po prostu sama zaczepiam dane osoby, bo są tak interesujące, powiedziałabym, charakterystyczne, ale nie w jakimkolwiek pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Nie, po prostu charakterystyczne, aż korci plastyka, ażeby tę osobę koniecznie narysować. Zdarza się, że rysuję po prostu za darmo, bo ktoś ma tak rewelacyjną dla rysownika twarz. Niekoniecznie mówię o karykaturze, często portret właśnie. Na ogół, no ale to jest kwestia lat rysowania. Rysuję łącznie 6 lat, ale rysuję codziennie, czyli no jest to rzeczywiście praktyka i w tej chwili starczy mi ten pierwszy, dosłownie ten pierwszy rzut oka. Ja wiem, co chcę narysować. Chyba że ktoś ma właśnie tak cudownie regularne rysy i wtedy naprawdę nie raduje mnie to wcale, bo najtrudniej rysuje się osoby ładne. Proszę w regularnej twarzy znaleźć coś, punkt zaczepienia dla karykaturzysty. Nie ma. To wtedy nie robi pani na przykład, nie wiem, uwypukla pani głowę, zwiększa, albo wręcz odwrotnie, dół. Nie rysuję w ogóle tego typu karykatury. Dla mnie karykaturą nie jest to, że narysuje się komuś dużą głowę, mały tułów. Przecież to potrafi dziecko. Powiedziałabym, moją ambicją jest co innego. W danej twarzy znaleźć coś interesującego, coś godnego podkreślenia. Nie jest takie to proste, nie jest to proste, prawda? Tak jak pani to powiedziała, jest chyba już duża sztuka. Już duża sztuka. No. Być dobrym karykaturzystą to już jest po prostu sztuka. A ma pani takiego swojego guru, który jest naprawdę, podziwia pani zawsze jego karykatury? Czy to są różne osoby? Jest ich sporo? Różne, tak? Zdecydowanie różne. Zdecydowanie różne, natomiast mam guru absolutnego. Tyle, że niekoniecznie w dziedzinie karykatury. Portretów pewnie. Tak. Tak? Rembrandt jest dla mnie wszystkim. Jest jedynym odniesieniem. Nie rozstaję się z pewną książką, gdzie kiedy oglądam wszystko, co przed Rembrandtem, wszystko, co po Rembrandcie, jest interesujące, godne poświęcenia czasu, uwagi, a i tak zawsze wrócę do Rembrandta i tylko do niego. Do Rembrandta, po prostu. Wystawa jego rysunków tu w Poznaniu, w Muzeum Narodowym, chyba około pół roku temu, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Gdyby trwała dłużej, nie wychodziłabym, chodziłabym codziennie po prostu. Rysuneczki były maciupeńkie,
Spodziewałam się większych rozmiarów, nie ukrywam. No ale dla mnie on jest po prostu największy. Przyniosła Pani tutaj kilka też portretów, karykatur. Do portretów pewnie za chwilę wrócimy. Chciałam, żeby Pani może Święty Mikołaj. To jest karykatura. Tak. Święty Mikołaj, który tutaj u nas pracuje w Kupcu Poznańskim. I teraz tak, może do tej kamery. To jest karykatura, tak? Można. O. Tak, żeby było widoczne. O, proszę bardzo. To jest karykatura Świętego Mikołaja tutaj. A to jest już taki właściwy portret. I to jest, tak, to jest zaczątek portretu. Myśmy zrobili przerwę, ponieważ ja nie mogłam dłużej rysować. Przepraszam, jestem przeziębiona. Ale głowię się, czy nie przerwać w ogóle rysowania tego portretu. Ponieważ? Ponieważ jest po prostu dobry. A siadanie po raz drugi do tego samego rysunku, mimo że udałoby się stworzyć identyczne warunki, identyczne oświetlenie, ale już inny dzień, inny nastrój, to może już być zgoła nie tym. Chyba największą sztuką w ogóle dla malarzy, dla rysowników, jest nauczyć się przerywać daną pracę w danym momencie. I chyba tak właśnie postąpię w przypadku tego portretu, mimo że niedokończony. Tutaj mamy też kilka, no właśnie, portretów, karykatur. Tu są wyłącznie portrety. Tu nie ma ani jednej karykatury. O, ten rysunek. Tak? Ojej, będzie błyszczał ja pokażę, chyba. Tak? Tak, ten jest bardziej karykaturalny, aczkolwiek też nie do końca. Karykatura właśnie. Kiedy możemy wręczyć komuś, jeżeli wręczymy komuś karykaturę na prezent lub pod choinkę? Pytanie, czy ta osoba się nie obrazi? Jak to jest właśnie z wręczaniem karykatur takich na prezenty? Olbrzymie szczęście tkwi w tym, że karykatury na prezent nie zamawia osoba, która nie zna tej obdarowywanej. Po prostu na karykaturę dla kogoś decydują się osoby, które doskonale wiedzą, że ten ktoś ma poczucie humoru, ma dystans do siebie i z całą pewnością sprawią radość tą karykaturą, a nie przykrość. Czyli clue jest takie, że przede wszystkim bliskiej osobie możemy wręczyć karykaturę. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ale już na przykład szefowi nie wypada. A skądże? Wypada? A skądże? Wypada. Tylko trzeba wiedzieć, czy temu szefowi można karykaturę wręczyć. To znowu wszystko zależy od stosunków pracy, od znajomości, upodobań szefa. Od znajomości jego, dystansu do siebie. Jeżeli ktoś nie ma dystansu do siebie, na pewno będzie urażony, długo będzie pamiętał, że ktoś mu robi. O, odbierze to jako niestosowny dowcip wręcz. No właśnie, pytanie, czy nawet mimo poczucia humoru na przykład szefa, nie jest tak, że wręczając właśnie prezent w postaci karykatury, pomyśli sobie, wow, fajnie, uśmiechnie się, ale później będzie myślał, kurczę, czy to nie jest tak, że moi pracownicy się ze mnie naśmiewają, albo czy ja jestem śmieszny wobec nich, czy to też nie idzie troszeczkę w tą stronę, czy... Nie, takiemu szefowi na pewno nikt nie zamówi karykatury. Skądże? Pracownicy znają swoich szefów na ogół, natomiast jeśli ich nie znają, na pewno nie pokuszą się o to, żeby karykaturę próbować wręczać szefowi. Na szczęście karykatura no jest tym prezentem zamawianym tylko przez osoby, które wiedzą, co czynią i czego mogą się spodziewać. Dużo po prostu bezpieczniejszym prezentem jest portret. No właśnie, jak jest z tymi portretami? Czy często ludzie zamawiają sobie portrety? Głównie. Tak? Głównie portrety. Karykatura to jest nikły procent tak naprawdę mojej pracy. No i moją pasją są portrety. Po prostu.